wierszach, w złotych sierpnia pokojach. Moja miłość najręcza nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa. Moją miłość jedyną, moją miłość największą, największą, największą. Moja miłość jedyna, nie wie nic, że jest moja, jest moja, jest moja. Urodziłem się 13 czerwca pod znakiem bliźniąt. Urodziłem się w rodzinie artystyczno-pedagogicznej. Od małego chłopaka gasiłem rodzicom telewizor i mówiłem, że ja umiem lepiej. Śpiewałem, tańczyłem, zapowiadałem, robiłem miny. No i w sumie do dzisiaj robię to, co sobie wymarzyłem od początku swojego życia. Niech się na scenie me słowo prosto i jasno tłumaczy. Niech będzie co dzień na nowo przeciwko czemuś, za czymś. Chcę prawdę wyrwać spod maski i dodam szczegół zabawny. Chcę zbierać za to oklaski, ja jeszcze chcę być sławny, aby gwiazdorzy kochani ze swych dalekich gwiazd, ech bądźcie kolegami, szepnijcie mi choć raz, gdy puchnie oklasku wrzątek, nie szczędźcie mi przestrogi, że to dopiero początek, początek mojej drogi. Jaki był ten początek drogi? Powiedział, że będzie aktorem. Ja mówię, ale se plenisz, a to będę sprzedawał w sklepie słodycowym. Aktorstwo miał jednak mały Michał we krwi. Jeszcze pacholęciem będąc, został gwiazdką grupy teatralnej prowadzonej przez ojca. Grał, robił wilka, diabła, szatańskie same postacie. Ozdabiał śpiewem i tańcem szkolne uroczystości. Jako trzynastolatek był rewelacją piosenkarskiego festiwalu Opolszczyzny. 4 lata później poznała go cała Polska. Ranie ślizga da, no pomni mi się wodnia my. Так Семеновна в лихой пускалась в пляс, потому ли песня добрая, народная, называется Семеновной у нас. Подпевает стук, выходит круг. Смотри, да не лиши, эх, Семеновна, Семеновна, а ну давай, пляши, пляши, Семеновна, Семеновна, а ну давай, пляши, Семеновну, Семеновну, а ну давай, пляши, пляши, Семеновну, Семеновну, а ну давай, пляши. Udany debiut zielonogórski, zdobył tam 4 nagrodę i nagrodę dziennikarzy, otworzył mu drogę na piosenkarską estradę i nie tylko. Wystąpił w Opolu, zaśpiewał w Sopocie, na zdjęcia próbne zaprosił go Janusz na sweter. I chociaż nie zagrał w jego filmie, na ekran jednak trafił. Zadebiutował w roli Michasia, partnerując Beacie Tyszkiewicz. I zagrałem u boku kobiety, w której się kochało pół mojego liceum, ja również. Ja nagle stanąłem w wieku 17 lat przy jej boku i miałem zagrać, no co tu dużo mówić, osobę, która się do niej zaleca. Panie Michasiu, niech mi pan podtrzyma moje pastylki. Wprowadzałam go w jakieś te niezdrowe sceny erotyczne i czuję się w pewien sposób za to odpowiedzialna. Chciałam, żeby się po prostu czuł, żeby się czuł swobodnie, bo postać tego chłopca w tym filmie była dosyć trudna. Chciałbym mieć pieniądze Abdona. Pojechałbym do Oratowa na odpust do Fary. Oratowie odpust bywa
na święty Antoni. A nie, pani Fermino, na święty Marcin. Dalibóg, panie Michasiu, na święty Antoni. A nie, pani Hermino, na święty Marcin. Tu siedziała. Tu się oparła. I tutaj poradził ją prąd. Zobacz. Tak siedziałaś. Widziałaś, jak cię błagała o pomoc. Jak prosiła. Jak się męczyła. Dlaczego nie włączyłeś głównego hebla? Przecież mogłeś wstać. Parę kroków. Nie próbuj tego nigdy więcej. Jeżeli jestem na coś zdecydowany, żadna siła na świecie nie potrafi mnie powstrzymać. Proszę to zostawić. Jestem bardzo podobny do ojca, prawda? Porozmawiajmy o twojej misji. Czy wiesz, że sędzia śledczy, który przesłuchiwał mnie w Częstochowie, pojawił się na procesie? A jeżeli się mylimy, choćby w tej jednej sprawie? Jeżeli się mylimy w tej sprawie, to nie mylimy się w nadrzędnym celu. Tak mówi twój mąż. W ciągu 5 lat zagrał Michał Bajor kilkanaście ról w filmie. Znani reżyserzy przekazywali sobie go dosłownie z rąk do rąk. Edward Żebrowski przerzucił mnie na plan filmowy do jednej z głównych ról Sławka Idziaka, który robił film telewizyjny, a tam stamtąd mnie wyciągnął Falk. Potem Bajon z moim bratem nakręciliśmy Limuzynę. Spotkałem wreszcie Koprowicza, a potem w międzyczasie był i pan Kieślowski, i Barbara Sassdort, Marczewski, Kondratiuk. No naprawdę, przepraszam, jeżeli kogoś pominąłem, ale to fantastyczne spotkania. A nie mówiłem, że Daimler-Benz? W takiej limuzynie jesteś frajbaron. Policja ma gorsze. Patrzyden, ja! Bitte, bitte! Ja. Bitte, spazieren! Cicho, niewolniku. Idź buty wyczyścić swojemu panu. Na Hochglanz. Ja, Hochglanz, Hochglanz. No niestety. Tak właśnie wygląda polskie kino. Znaczy jak? No tak. Bano goni bano. Deklaratywne dialogi, dłużyzny. Takie kino w ogóle nie ma szansy na świecie, a my chcemy wygrywać festiwale. A nie ma w ogóle o czym mówić. Niech pan włączy ten projekt. Ale niech pan powie, jak to jest na przykład z tą pielęgniarką? No właśnie, to jest też taki polski chwyt. Ośmieszyć pielęgniarkę, albo sierżanta, albo milicjanta, a sala pęka ze śmiechu. Nie, proszę pana, ja osobiście już tego nie trawię. Kino musi mieć jakiś wymiar. Kino musi mieć jakąś wyobraźnię. Nic nie będzie. Złapałem temat. Słuchaj. Pa-dip-ta-p-ti-da Dwi-da-da-di-da Pa-pi-pa-da Koniec. No widzisz? To kino w pewnym momencie, nie że zaczęło mnie nużyć, ja zacząłem się sobą nudzić w tym kinie i tak sobie pomyślałem, chyba trzeba odejść od kina i tak ogłosiłem publicznie, tak mi się wydawało, że takie bardzo ważne, że cały naród słucha, że już postanowiłem odpocząć od kina, a kino powiedziało, jak chcesz odpocząć, to sobie odpoczywaj. No i tak czekałem, odpoczywając 10 lat, aż do Quo Vadis do Nerona, który notabene znowuż śpiewał. Stu barwnym wirze, jak w pochodzie cudu, tyś mrocznej żądzy szafarką przewrotną, tyś błogiej ciszy dawczynią łaskawą. Quo Vadis Domine, Quo Vadis Domine, Quo Vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo Vadis Domine, Quo Vadis Domine, Quo Vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo Vadis Domine, Quo Vadis Domine, Quo Vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo Vadis Domine, Quo Vadis Domine, a dokąd zmierzasz, Panie?
10-letnią przerwę od kina wypełnił Michał Bajor przede wszystkim piosenką. W niej potrafił wypowiadać się po mistrzowsku, łącząc talent wokalny z aktorskim temperamentem. Jest w niej liryczny, refleksyjny, żarliwy, dramatyczny. Ma ich w repertuarze ponad 200. Telewizyjny ekran, radiowy mikrofon i płyta spłycają to, co ma do przekazania na scenie. Rejestracje telewizyjne i teledyski służą zazwyczaj do tego, by przypomnieć to, co się słyszało i widziało na żywo. Nie spotykamy się już chyba od 2 lat. Samotność ze mną mieszka, goszczę ją każdego dnia. Ale pamiętam wciąż twój kpiący wzrok, kiedy mówiłem, że cię kocham wciąż. I nagły smutek, gdy cię zawiódł ktoś jak ja. Gdzieś pogubiłem, co jest ważne, a co nie. I dziś samotność tylko przy mnie trwa i wierna jest. A ja przeglądam album starych zdjęć. Na karku północ błaga mnie o sen. Czy warto wierzyć, że coś zmieni się, czy nie? Po każdej nocy wstaje dzień. Czy chcesz, czy nie chcesz? Dobrze wiem, nic nie skończyło się jeszcze. Wciąż na przystani czeka łódź i kurs na drugą stronę snu. A tam nic nie umiera, tam kiedyś znaczy teraz, tam wśród złocistych plaż zaczniemy wszystko jeszcze raz. Nie popełnimy dawnych zdrad, znajdziemy radość prostych spraw i klucz do naszych marzeń. Tam wśród złocistych plaży to jedno z takich miejsc, gdzie każde z życzeń spełnia się. W barze 4 kominiarze leją swoje skromne garze do buzi. Darmowe szczęście jak najczęściej, rąk nie starcza, żeby złapać za guzi. I tylko w kręgach byłych młodych guz kwitnie stonowany luz się składa, wypada mieć gust. Wiosenny pobór, mówiąc grzecznie, już ich raczej niekoniecznie dotyczy. Kląskanie drobiu, co najwyżej konwalika albo śpiew słowiczy. No czasem jeszcze sfrunie im do nóg jakiś były młody bóg. Półżywy i siwy maczuk. Albowiem w kręgach byłych młodych kuz kwitnie stonowany luz. Ta wara wypada mieć gust. Jestem Michał, komediantów wróg, łatwizny wróg, komediantów wnuk, łatwizny wróg, magister sztuk. A w szkole profesor Bardini powtarzał mi co dnia: chłopcze, zważ to, że prócz aktorstwa jest zawodów tyle pięknych na A. Na A, 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 kelner, a krawiec, a fryzjer, a rolnik zdrów jak ryc. Lecz ja czułem, że grać w życiu muszę w to albo w nic. Jestem Michał, me piosenki nie wywodzą się z przebojów list. Sądźcie je surowo, niech zasłużą na wasze brawa lub gwizd.
Nie zapominajmy, że Michał Bajor, magister sztuk, jest przede wszystkim aktorem dramatycznym. W szkole teatralnej szykowano go jednak na komika. Może się to wydać dziwne teraz, gdy znamy jego dokonania teatralne. Zagrał same role tragiczne, kreował postaci dziwne i zwariowane, ale nie komediowe. Zadebiutował w 1979 roku na prawdziwej scenie warszawskiego Teatru Ateneum w Ekwusie. Oklaskiwała go także cała publiczność Poznania, Wrocławia, Gdańska, Katowic. Podziwiali widzowie teatru telewizji. Były też role śpiewane w Ewicie, w operze Za trzy grosze, w spektaklach poświęconych twórczości Hemara i Brela. Aleksian! Przybrzydłe imię Aleksian zginął przed czasem. Aleksian! Po trójnej Hekacie głowę jego poświęcam! On, Aleksian! Czarne waży myśli, gotuje zdradę! Proszę się mieć na baczności. Jestem znacznie starszy od pani, ale pani o tym jeszcze nie wie. Czy mogę powiedzieć pani coś grzesznego? Nie. Myślałem, że jak ta wycieczka się uda, to weźmiemy ślub. Ty i ja. Świetnie, nie? Baw się teraz, śmiej się! Daj mi spokój. Pocałuj mnie w nos, dobrze wiem, skarbie, jakby się to skończyło po dwóch dniach, byś uciekał jak zbity pies. Ja bym uciekał? Tak, ty, Percy, przez si. No zobaczymy. Wcale nie jestem gorszy od ciebie. Proszę bardzo, na co czekasz? Rozbieraj się, mam jeszcze dopłacić. Dlaczego nie odpowiadasz? Wasza królewska mość. Pytałam, kim jesteś? Henry Plantagenet. Znasz Essexa. Podziwiam go. Ale go zdradziłeś? Nie. Więc skąd się tu wziąłeś? O Essexie nic nie wiedziałem. Francis Bacon... Bacon usłyszał przypadkowo o tym planie. Ach, więc Baconowi zawdzięczamy nasze ocalenie! Bacon mówił, że to znowu jezuici. No a w trzecim takcie walca przybył ktoś, ten kimś miłość jest. W trzecim takcie tego walca troje nas tańczy w owalu kres. Paryż rytm równiutko odmierza i w tym rytmie serca nam drżą. Paryż sam rytm walca odmierza, z nami radość wyśpiewać chce swą. To jest basta trzypa, kto tę zaletę ma? Ma tę zaletę, że nie spieszy się, ma czas, nie ponagla nas, to ma ten sterypa. Tęcząc znacznie mniej, że mi go przyświera, co mi na trzypa. Już po chwili do was za 22, teraz dobre tego. Zacznie bardziej niż daleko, bardziej niż ty wartacza. Już podni dobry dwa zna słowa. To jest dwa zna słowa. I na uczyć skrzyżowaniu miałem w tym osiem. Całko płackie wycypi. Piosenka pozwoliła mu wejść w światło sceny, film dał popularność, teatr nauczył zawodu. Talent i pracowitość zjednały mu przychylność krytyki, szczodrość jurorów, a przede wszystkim uznanie publiczności. Naprawdę, jaka jesteś, nie wiem nic. To prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść. Uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony, jasny portret twój. Uniosę go ocalę wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz. Talizman mój, zamyśleń nagłych twych i żas. Obdarowany tobą miło, gdy powiesz do mnie kiedyś wybacz. Przez życie pójdę, oglądając się wstecz. Tu etiam dine a tadon te duca, tu etiam dine a pama tenda, tu etiam dine a dava tenda, tu etiam dine, tu etiam dadu dine. Niedokończony, jasny portret twój. Merci, więc skończone, chéri, czegoś będzie mi brak,
merci, merci, chérie. Au tard, au tard, merci, chérie. Merci, chérie. Merci. Nagroda dziennikarzy. Dziennikarze akredytowani na 23. Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot 86 postanowili przyznać ją Michałowi Bajorowi. Wzrokiem szukam rumieńców twych. Ty drżysz leciutko od spojrzeń tych. On wzrokiem skrzętnie owija cię. Ty idziesz chętnie na taką grę. A ja, bity w kąt, śmiem dostrzegać stąd każdy szczegół tej zabawy. A ja, bity w mrok, szalony mam wzrok i do piekła tylko krok. On skinął głową, przeszył go dreszcz. Ty jego słowo uśmiech i śledź. On zamilkł skromnie, brakło mu tchu. Ty żal masz do mnie, że jestem tu, a ja, bity w kąt, śmiem dostrzegać stąd te zabiegi, te przedbiegi. A ja, bity w plusz, fotela tuż, tuż, bić mój wstyd, zaczynam już. Ja uważam, że jak jest taki jubileusz takiego faceta, tak młodo wygląda, to nie trzeba kadzić za nato, tylko trzeba się żartować. Prawda? Więc ja mam taki żart. Jest taka opowieść o Franku Sinatrze, nie wiem czy prawdziwa, ale śmieszna, że on podobno wszedł do studia w Hollywood i usłyszał taką melodię, grali za zamkniętymi drzwiami studia dźwiękowego. Otworzył te drzwi. I Sinatra kupił ten film i te wytwórnie. Natomiast kolega Bajor na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu wszedł na próbę, gdzie koleżanka Janda Krystyna śpiewała utwór Ogrzej mnie. Nie kupił festiwalu. W 3 tygodnie potem już to śpiewał po całej Polsce. Ogrzej mnie, wierszyku pełen cudowności, wspólniku mojej bezsenności. Ogrzej, ogrzej mnie, rozżarz mnie. Niedokończona zdań wymiana, cudowna kłótnia w pół urwana. Rozżarz, rozżarz mnie. Tak życie rozpal, ogrzej duszę mą boskona. Do 100, do 200, do 1000, do 1000000. Wsłuchaj się w duszy mojej prośby natarczywe. Chcę mieć gorączkę, give me fever. Rozpal mnie. Blada kuzynko, mel pomeno, jedną zagraną dobrze sceną. Rozpal, rozpal mnie. Ogrzej mnie, świecie utkany z głupich marzeń, na kordonie w nocnym barze. Ogrzej, ogrzej mnie. A świat na to powiada, normalny duszy stan, to nie musi być stan podgorączkowy. Pana trzeba przebadać, przedsięwziąć jakiś plan, by te bzdurne problemy raz mieć z głowy.
kombinują, badają, czy pies to, czy to bies, a mej duszy radości ciągle brak. Po staremu nadaję uparte SOS, po staremu codziennie błaga tak. Ogrzej mnie, zażarta na ten świat niezgodo, z którą rozstałem się tak młodo, powróć. Ogrzej mnie, rozżarz mnie, chwilę szaleństwa i radości, mej tożsamości, niezmienności dowiedź. Rozżarz mnie, mój świecie rozpal duszę moją aż do końca. Mój świecie zamień duszę mą w cząsteczkę słońca. Niech świeci w mroku, niech rozjaśnia dni parszywe. Chcę mieć gorączkę, give me fever. Rozpal mnie, słonecznikowa kresko krzywa, złota Van Gogha perspektywa. Rozpal, rozpal mnie, ogrzej mnie, miłości, której nie znam jeszcze, z wiosennych bzów liniowym deszczem przyjdź i ogrzej mnie. Tak sobie myślę, jakie to fajne, że człowiek jeszcze żyje, a już ma książkę o sobie. To bardzo cieszy, bardzo się z tego cieszę. Mam marzenia oczywiście, każdy artysta ma marzenia. Chcę wrócić do kina, to jest moje marzenie. Jutro ciekawi mnie ogromnie, jest szansą, która wszystko zmienia. Dlatego nie spisuję wspomnień, ale notuję swe marzenia. Marzenia kształt szalony mają, są rozpalone do białości i chociaż rzadko się spełniają, to nie umniejsza mej miłości. Kocham jutro, kocham świt w ardeńskim lesie, co odmianę mi przyniesie. Kocham jutro, kocham życie w ciągłym biegu, ślad na piasku, ślad na śniegu, kocham jutro. Kocham jutro, kwiaty, co twój balkon zdobią, nuty, które się sposobią, kocham jutro. Nie patrz smutno, odgoń z czoła chmurę ciemną, dłoń mi podaj wraz ze mną, kochaj jutro. Kocham jutro, z jego każdą obietnicą, z jego wielką tajemnicą, kocham jutro. Kocham jutro, co mi każe mylnie sądzi, pytać, ciężko błądzić, kocham jutro. Kocham jutro, co objawi mi ład życia, zadziwienie i w zachwycie, kocham jutro.